Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. W ostatnim odcinku obiecałem wam, że w końcu wrócimy do Mugen Recollection i czas na bitwę piątą. To jest troszeczkę daleko jeszcze od naszego celu ogólnie, bo powinienem być już po bitwie 12 w tym epizodzie, a mamy dopiero na dobrą sprawę bitwę piątą, więc nie wiem, czy ten i następny epizod przypadkiem nie będą właśnie skupione na tych bitwach. Zakładając, że średnio jakoś dwie bitwy mi wchodziły na odcinek, że dawałem radę ogarnąć, to i tutaj może być mniej więcej podobnie. Dobra, przekonamy się w każdym razie za momencik dopiero, jak się w końcu ta bitwa wczyta. Bo chcę trochę nadrobić, chcę, żeby rzeczywiście wchodziło nam, że średnio wbijamy jakieś trzy bitwy na odcinek, żeby dostać te wszystkie przedmioty. No i tak, no tutaj chyba bez zaskoczeń ta dwójka idzie. Wracamy do tego pana. Bądź pani Cherubimon i to samo z Metal Seedramonem. Tak jest, zaczynamy bitwę. Czy ona może być jakoś ultra ciężka? Zobaczmy, jakich mamy przeciwników w ogóle, jeśli chodzi o ich poziomy i powiedzmy ewolucję. Ja osobiście bym poszedł w stronę w prawą od razu. Okej, ci dostają po 200 HP naraz. Na level, że nie level up, tylko na naturę, ale chyba damy sobie z tym radę. Nie wygląda to jakoś ultra tragicznie. A nie mogę tutaj, kurde, nie mogę tam uderzyć, szkoda. Tutaj też nie. Tam ma. To nie ma resista, ale temu zadamy więcej, więc. No nie wiem, czy to było najmądrzejsze, bo on jeszcze będzie miał swoją turę teraz, ale. Znaczy, może nie bezpośrednio tak teraz, ale będzie miał ją niedługo. Dobra, ta aura, okej, okay. Nie, tak zrobimy inaczej. Nawet jeśli się przesunę tutaj, to powinienem pomóc trafić, jeśli się nie mylę. Albo i nie, okej. Okay. Zmiana planów. Nie end turn, tylko może tutaj powinienem się przenieść, teraz damy radę. No nie, nikogo nie zaatakujemy w ten sposób, dobra, trudno. W takim razie staniemy w sumie jeszcze inaczej. Wróćmy się, rzeczywiście stajemy tutaj. Zakończmy turę i ustawmy się do nich przodem. Okej, ten stanął bokiem. Ciekawe, jakie ma odporności w ogóle. O, proszę! Idealnie. Znaczy, ten aż zbyt idealnie. To jest chyba ich najmocniejszy przeciwnik. W sensie, nasz najmocniejszy przeciwnik. Ich najmocniejszy sojusznik, powiedzmy. Czyli ten... ten gość w formie czempiońskiej, jeśli nie mylę, oczywiście. Okej, okay, czy lubimy, on nie oberwał, na całe szczęście. Ewolucja. Klasyka, Verodurumon. Wie co, ja zrobię... Czy ja mogę teraz to zmienić, czy już nie bardzo? Yes, no skill animation on. Dobra, więc co, zrobimy tak, bo jednak zdecydowałem, że nie chcę widzieć tych ich umiejętności. Tak będzie szybciej. Tak będzie naprawdę szybciej. Dobra, przenieśmy się. W sumie tutaj możemy. Atak. Aurora. Komona zrobi w sumie najwięcej. Ten ma resista. Ten też ma resista, mu zadamy najwięcej obrażeń. Tylko wiecie co, zrobimy jeszcze jedno. Czyli pogadamy z Agumonem. W ogóle trzy Agumony po sobie by miały tury piękne. Dobra, i teraz atak rzeczywiście. Atak, nie ten zwykły, tylko Aurora. O, no nareszcie. Dobra, znaczy, wiem, że niektórych może jarać to, żeby widzieć te ataki, ale szczerze, tak będzie szybciej, tak będzie po prostu szybciej. Aż, z drugiej strony czegoś mi tutaj tak brakuje. Teraz to wszystko jest takie, nie wiem, czy wy też tak macie, i mam takie wrażenie, że to jest takie ultra dziwne, kiedy oni rzeczywiście nie wykonują tych ataków. Dobra. Dinorexmon. Zwykła, tak tutaj nic nie poradzi. Ogre Flame, no to będzie miał resista, więc możemy to zrobić tak. W ten sposób dwie postacie oberwą naraz. Na razie nie rzucam mu jeszcze bonusów, bo mogą nam się przydać na przyszłość. Mamy więcej możliwości ruchu, więc przenieśmy się tutaj od razu. Podstawowym atakiem.
Pięknie. Koniec tury, pacing w tę stronę. Chyba najbardziej sensowny wybór. Też się przeniesiemy, już zacznę wracać, aby zacząć atakować tę stronę, powiedzmy, bitwy. Ta trójka powinna sobie tutaj, czwórka powinna sobie poradzić. Ten ma advantage, to naprawdę mu ładnie ładnie przywalił. Okej, ten się wycofał. Dobra, move. Spróbujmy tego pana od boku, czy też tę panią od boku walnąć. Więc gdzieś tam dostał konfuzję. Więc nie mam zamiaru go z niej wytrącać. A tutaj co? Atak. Może być zwykły. Nie, żeby. W sumie tym Varudurumonem mogą atakować normalnie. Trochę zabił od razu swoją powiedzmy koleżankę. Więc ja tutaj też zrobię, zacznę już się ruszać z powrotem stąd. I zacznę też atakować te pozostałe Digimony, które są bardziej powiedzmy na południe. Okej, ładny krytyk, niestety zabolało. Ten na szczęście zmisował tym swoim atakiem. Dobra, Metal Seedramon. Atak niezbyt dużo zrobił, ale zawsze coś. Agumon, o proszę, Cherubimona próbował tutaj zaatakować. Interesujący ruch na pewno. Dobra, czas na nas. Strzelił nam już chyba move, w sensie ten bonus do ruchu. Ogre Flame, niby dużo, a zwykły atak ma więcej chyba. Oj, to było ładne, dobra, koniec tury. Move, temu na plecy. Nie wiem, czy kogoś to dziwi jakoś bardzo. Piękny atak, od razu jeszcze, on ma weaka na ataki, powiedzmy świetliste, czy światłem, czy jakkolwiek to jeszcze inaczej nazwać. Ten move, zostawię na razie tego skonfudowanego Digimona. Niech to tam tak wygląda. Jestem ciekaw, co zrobi. Tym Varudurumonem na pewno tutaj do tego Agumona będę starał się podlecieć i go zaatakować dalej. Ładny krytyk. Jeszcze go nie dobija, ale jestem ciekaw, co ten zrobi teraz. Tak. Okej, czy skonfudowane Digimony atakują po prostu swoich. To nie jest jak na przykład było w Pokémonach, gdzie skonfudowany Pokémon mógł sam siebie uderzyć albo przeciwnika. Tutaj po prostu oni na 100% atakowali sojuszników. Dobra, ustawmy się w tę stronę, bo ten może nam, mógłby nam wtedy wejść na plecy i zabolałoby nas to. A generalnie wygraliśmy to raczej. I to relatywnie szybko. Mówię, ujęcie tych animacji, ja wiem, że to jest ważne pewnie dla wielu z was, ale w tym wypadku ujęcie tych animacji jest moim zdaniem najlepszym, co zrobiliśmy. Dobra, zwykły atak. Nie mogę to dobić, tak jest. W porządku, koniec tury, facing w tamtą stronę. I tak już to kończymy w następnej turze, jeśli damy do niego dobiec, jeśli nie, no to za dwie tury dopiero. Ale generalnie, no, ciężko będzie tego robota nie załatwić w tej sytuacji. Ogre Flame, nie sięgnie go niestety, więc to tyle, koniec tury. On też ma całkiem sporo HP, muszę przyznać przede wszystkim, bo ma ponad chyba 3 koła, jak dobrze widziałem. Aurora, no też go nie sięgnie, dobra, on jest tak daleko, że nie ma szans, żeby jakikolwiek atak go sięgnął z tych, które mamy. Wow, zaatakował. Próbował zaatakować Dinorexmona. To nie był najlepszy ruch. Nie oszukujmy się. Tam Varudurumon dobije tegoż pana przed sobą. Pyk. Ramona. Zdążyłem już zapomnieć, jak się nazywał. Pamiętam, że był Blue, ale zapomniałem, jak się nazywał Digimona. To było dosyć przydatne, jakbym pamiętał, że to był Meramon. Gdzie Blue Meramon? To tym nazwę tego był w stanie zgadnąć. No i Metal Seedramon też niech się tutaj wybiera. W sumie nawet nie wiem, jakie ten robot ma, na co on będzie miał na co będzie czuł, jakie ataki będą go raniły bardziej. Minus 150 na wodę, okej. Okej, no niestety niedużo mu to zrobi, ale ja bym podszedł może od przodu. Spróbuję zaatakować tak normalnie. To mu zrobi więcej, okej. Więc to jest spoko. Ten podejdzie, nie wiem, od boku. Też może go zaatakować Aurorą. Ona mu niestety dużo nie zrobi, ponieważ ma bardzo wysoką odporność na tego typu ataki. W porządku, jak to, że mu tutaj walną wręcz nawet jest przydatne dla mnie. Tak szczerze. Heaven's Judgment to samo. Niezbyt dużo obrażenia, ale może być. Ten niech stoi w sumie. Nie jest nam jakiś ultra potrzebny.
Czy ten będzie mógł atakować teraz, tym Sonic? Tak jest, może. I niestety on ma resista? Czy on ma resista? Przecież on ma 0 na... Tak, on ma 0 na ataki ziemne. Okej. Interesujące. Mniejsza o to, no... Tym Seedramonem tutaj dużo nie zrobimy. No brakuje mi paru takich Digimonów, które miałyby jeszcze bardziej różnorodne... Różnorodny typ ataku, no ale z tym na razie nic nie zrobimy. Na razie musimy polegać na tym, co mamy. W sensie brakuje mi Digimona, który miałby na przykład te ataki właśnie zielone i ataki... W sensie brakuje mi jednego Digimona z atakami mrocznymi, jednego z atakami... wodą, bo Metal Seedramon się do niczego nie nadaje pod tym kątem. I brakuje mi Digimona, który atakowałby atakami tymi zielonymi. Czy nie wiem, wiatrem, czy czymś tego typu. Jejku, przepraszam was najmocniej. O, mam jakiegoś nowego Digimona tutaj, zobaczcie, ten fioletowy drugi. Pierwszy raz go widzę. Tak szczerze. Ale udało mi się w 11 minut zniszczyć te Digimony, więc jest duża szansa na to, że może teraz... Wydaje mi się, że cały czas będę stał przy tym, żeby ten kolejny odcinek też zrobić z walk. Może jak tak dalej pójdzie, to rzeczywiście dobijemy do tych Mugen Recollection wystarczająco szybko. Troszeczkę za daleko jednak poszedłem w te fabułę, nie oszukujmy się. Więc... Teraz będziemy mieli te dwa specjalne odcinki, potem wrócimy do tego, co proponowałem wcześniej. Okej, okay, te dwa... Spinomon niech będzie. Oprócz tego, no, Varadurumon. Tutaj... Cherubimon. I Metal Seedramon. Wydaje mi się, że całkiem fajnie ich też podzieliłem, bo tak, mamy tutaj wodnego i dwa świetliste, powiedzmy. Bo tych świetlistych mamy ogrom. Z drugiej strony mamy świetlistego, mamy ognistego i mamy ziemnego Digimona. Plus te tutaj raczej będą właśnie bardziej do obrony, bo w końcu mamy tutaj Metal Seedramona i tak dalej. Uj, właśnie, jestem ciekaw, jak się ten fioletowy nazywa, czekajcie, bo jestem bardzo, bardzo zainteresowany nim. Turuemon? Nie mam pojęcia, jak należy go czytać. Ale podejdźmy tutaj przede wszystkim, od razu atak. Zwykły nie, może Heaven's Judgment od razu, czemu nie? Spoko. Trudno, jakoś będziemy musieli przeżyć to, że tych animacji nie ma. To jest trochę dziwne, tak jak mówię, z perspektywy po prostu oglądania tego, ale... Jest okej. Okay. Zobaczcie, ten ma na przykład resista na ten atak z jakiegoś powodu. Mimo, że ma zero odporności na atak światłem. Ten ma też zero odporności na atak światłem i to jest jakby jako normalny atak liczony. Nie wiem do końca, nie rozumiem do końca dlaczego. Czy to również ten typ atakuj się liczy, w sensie jak na przykład tutaj mamy ten slash, albo mamy ten płomień i tak dalej. Możliwe. Teraz spróbujmy tego quicka załatwić. Wygląda w sumie jak quick. Spodziewam się, że... Ała. Ała, oj. Jak mam powiedzieć, że jesteśmy w dupie? Jest źle. Jest naprawdę źle. Digimon nam padł w pierwszej turze. Okej. Ewolucja. Od razu dam też ruch naszemu Agumonowi. Wydaje mi się, że od pierwszej tury może być mu potrzebny. Żeby tam bardziej wejść na plecy pozostałym przeciwnikom. Jaki on ma odporność, zaraz się pewnie przepchać, że możemy to w sumie sprawdzić po prostu zwykłym atakiem. Nie zwykłym atakiem, tylko Aurorą. Ten ma 50 na światło, okej. Okay. Zrobimy inaczej. My podlecimy tutaj. Spróbujemy się zająć tą dwójką. Temu całkiem sporo zabierzemy. Ten ma Wika. Walimy. Co prawda mu zabrałem mniej HP, ale... Przynajmniej procentowo mniej HP, ale... Przeżyjemy to na pewno jakoś. Ja i tak się spodziewałem ataku od tyłu. Niczego innego tutaj nie mogło być. Dobra, Dinorexmon. Boję się głównie tych wyższych poziomów, boję się, że tam mogą być Digimony Mega, które będą nas mega rozwalały. No cóż, MRZ, no ale...
nie mam innej za bardzo opcji w tej sytuacji. Dobra. Cokolwiek. To mógł być. Mogę jeszcze raz zaatakować. Czy ten go załatwi? Nie, ale też zadaje całkiem spore obrażenia. Dobra. Ta dwójka tutaj raczej nie będzie nam przeszkadzała przez zbyt długi czas, więc to jest akurat w porządku. Temu wejdziemy na plecy i go od razu zaatakujemy aurorą. Piękne obrażenia. Zdecydowanie tam sobie Varudurumon może radzić na spokojnie. Kolejny dosyć potężny atak. Zabolało. Tutaj nie mamy za bardzo niestety innej opcji niż Heaven's Judgment obu z nich. I... jak on miał odporność? Czy on miał odporność na te nasze ataki? W miarę, a ten? Tego możemy dobić, dobijmy go, bo tam i tak nie ma ruchu, więc... w razie wypadku i tak się... i tak go zabijemy w następnej turze, myślę. Inorexmonem. Okej, okay, ten miss, ten w kogo? Też w niego. Adventure, kolejny instrument do paraliżu. No nic. Nie mam innej opcji niż po prostu bić dalej. Ma resista, dobra. Czekajcie, zrobimy inaczej. Pytanie, czy ten będzie miał też resista, ten lew. Też ma, ale nie aż takiego. Dobra. Tam się spodziewałem, że lewa flanka jest stracona, więc będziemy musieli tam nadrobić wszystko Dinorexmonem i pozostałymi. Przynajmniej im teraz nie wraca HP, więc to jest plus jakiś tam. Okej, okay, Dinorexmon. Chodź tutaj, załatwić tego gościa. Chociaż pytanie, czy on tutaj musiał rzeczywiście iść, czekajcie. O, będzie musiał. Kurde. No i dobra, jeden ruch więcej do zrobienia. Bo Varudurumon sobie poradzi tam, na prawej flance, powiedzmy, prawej... północno-prawej. Północno... czy północno-prawej. Genialnie, genialnie połączenie dwie rzeczy. O, okej, okay, to go też nie zabije. Dobra. Zrobimy jeszcze inaczej. Aż nie chcę jeszcze wrzucać boosta, bo nie sądzę, żeby przeciwko niemu był ona potrzebny. Udało się, dobra, dzięki za boosta. Spinomonie. Lecimy tutaj. Na północno-wschodniej flance, na razie sobie tutaj dajemy radę. Bardziej się boję jednak o tę południowo-zachodnią. Mówię o tym z perspektywy, jakbyśmy stali... jakby tam była północ, przepraszam, tam była północ, tam było południe, na wprost, w sensie w waszą stronę powiedzmy, był wschód i w tył był zachód. Właśnie, muszę się patrzeć na kamerę, jak to pokazuje, bo... Inaczej łapię derpa i się zastanawiam, czy ja dobrze w ogóle pokazuję to, co chcę pokazać. Czy byśmy poszli tutaj, czy będziemy mieli atak z tyłu na niego? Nie, okej, okay. W ogóle ten atak nam wtedy nie wejdzie. Podejście od boku w takim wypadku. Zabiję go, niestety. No nic. Cherubimon jest sparaliżowany, super. Spinomon w takim razie leci dalej. Bez zmian do przodu. Mówię, dla mnie ta flanka i tak była stracona, więc... mamy też advantage jeszcze dodatkowo, ale przynajmniej oberwał z powrotem. Walnęliśmy mu dodatkowo. Możemy się z tego lwa uda wyeliminować. Tylko Liomona. Tylko atak mu zada mniej, okej. Okay. Wydaje się, że raczej nie, ale... wiecie, no próbować nie zaszkodzi. Varudurumon, mówię, poradzi sobie na pewno. Nie ma co się o niego martwić, myślę. Dobra, teraz mów. No i co myślisz, Dinorexmon tutaj wyśle jednak na bok bardziej. Ogre Flame. Da radę ładnie tego Lopmona walnąć. Co prawda nie zdał mu aż tak dużo, ale jest w porządku. Kontra jeszcze bardzo ładnie. W sensie, że w ogóle damy radę tego temu cokolwiek zrobić, ale bardzo ładnie nam tutaj kontra wyszła. Ten załatwiony. I zaraz się tym maluchem zajmiemy. A tymczasem Spinomon. Spinomon może iść do przodu i w sumie tyle może zrobić, bo to wszystko. Na tę turę.
tamta flanka bardzo szybko padła. Ale była też dobrze odciągnęła część tych przeciwników. Bo on nic więcej nie może zrobić, więc no cóż. Moc rzeki mogła mu jedynie pomóc. No i powiem, musiał obrócić przodem do tego kaktusa wielkiego. Ale już trochę za późno. Bardzo ładnie kontry wchodzą w tej walce teraz. Znacznie więcej niż normalnie, mam wrażenie. Dobra, Ogre Flame, jeszcze obaj mi tutaj przyszli. No, żal nie skorzystać, tak? Dobra, koniec. Nam dzięki temu wejdzie na plecy. A nie, Spinomona. Zaskakujące. Ale mówię, wygramy to. Znaczy nie widzę opcji, żebyśmy to mieli przegrać jakkolwiek. W ogóle mam wrażenie, że te pierwsze walki były przede wszystkim tak ciężkie. Może dlatego, że nie rozdałem tych kryształów, że... Nie wiem, były może jeszcze ku temu jakieś powody. Okej, okay, to sobie na razie jeszcze jakoś sobie radzi, tak? Ten Metal Seedramon. No może nawet kogoś zabije. Wow, sukces to będzie, naprawdę. Dobra, czy jest mu w stanie zabrać całe HP? Wygląda, że tak. Wow, Metal Seedramon wytrzymał i zabił. Proszę bardzo. Tak, pora teraz na nas. Raczej nie damy rady Ogre Flame zaatakować ich obu, nie. Więc po prostu zwykły atak. Pięknie. I na tym w sumie zakończymy. Tutaj też raczej chyba to będzie ostatnia tura z tej strony. Może jeszcze, nie, będzie nam brakowało jeszcze jednej, chyba że Aurora. Nie, Aurora też tej nie załatwi, więc jeszcze jedna tura tej z... na flance wschodniej. Tutaj prawdopodobnie następna to będzie ostatnia. Okej, okay, oberwałem za to, że pewnie za atak z bliska tego kaktusa. Też nie stresowałem się aż tak bardzo tutaj tą walką, mimo że nam aż tyle padło tych Digimonów. Bo to nie było aż tak... dostałem zaraz 300, ładnie. Nie stresowałem się tym aż tak, ponieważ mimo że nam 3 Digimony padły, czego 2 bardzo, bardzo wcześnie, w sensie w ciągu pierwszych 3 tur, tak na dobrą sprawę i tak nie wykorzystałem, powiedzmy, maksimum swojego potencjału. Jeszcze kontrą dostał, ładnie. To jest śmieszne, że on dostał kontrą, a mimo wszystko i tak mój ten Metal Seedramon oberwał z powrotem. To jest 100 HP czy ileś tam. Dobra. Cokolwiek się nie stanie, to jest zwycięstwo absolutne. Nie mów, tylko atak. Tak. Bym z tego załatwił, on i tak oberwał. Nice. Znaczy, nie do końca nice, ale... wnośnie. Okej, ile teraz nam ta bitwa zajęła? 14 minut, okej, trochę więcej niż przed... Dobrze mówię? 14? 17 minut, przepraszam, nie... Znaczy, zobacz, 16, no powiedzmy. 16 minut, to troszkę dłużej. Ale mówię, to też przez to, że się troszkę guzdrałem, że troszkę się tutaj rozbiliśmy z tym wszystkim i... było dużo takich tur, że wracam się, żeby dobić przeciwnika. I z drugiej strony tak jak mówię, pomimo że na początku tak dużo mi tych Digimonów padło, że ten Spinomon gdzieś tam odpadł, to nie było tragedii moim zdaniem. W sensie... nie stresowałem się tym aż tak, bo i tak najsilniejsze nasze Digimony przeżyły, czyli jeden Varudurumon, który naprawdę jest ewolucją Falcomona, przeżył nam nasz tank, który wytrzymał paradoksalnie naprawdę sporo. No i przeżył nam oczywiście Dinorexmon, który jest... no... bez tego Digimona byśmy po prostu wszystko przegrali, tak? Nie oszukujmy się. No i klasyczne rozstawienie. I że klasycznie się rozstawimy tutaj, tak jak poprzednio. Czyli te dwa świetliste, tutaj Cherubimon i Varudurumon pójdą w tę stronę razem z Metal Seedramonem, który będzie im asystował. Wydaje mi się, że oni potrzebują też więcej asysty, dlatego że Metal Seedramon ma te dodatkowe... w sensie... po pierwsze, dlatego, że są niezróżnicowani jako Digimony. Po drugie, dlatego, że nie są ewolucjami, nie mogą się wesprzeć tymi naszymi rozmowami, jak na przykład Takuma tak jak na przykład Takuma i Minoru wspierają swoje Digimony. I dlatego też danie im dodatkowego Digimona wspierającego, który będzie im mógł tutaj pomóc z obniżeniem tych
statystyk przeciwnikom jest moim zdaniem kluczowe. Czy mamy tego Sonic Slash Rain, czy czekajcie, jak się nazywa? Sonic Slash Rain, tak. Będziemy mogli go użyć, będziemy mogli go użyć i nawet mamy advantage dzięki temu na Shelmonie. O, w końcu ktoś poszedł, wow. Myślałem, że tutaj nikt nie podejdzie w ogóle w naszą stronę. Okej, okay, ten ma knockback. W porządku. Tutaj move, no. Niewiele on będzie mógł zrobić, ten Metal Seed Ramon. Koniec tury. Klasycznie ewolucję i od razu też damy dodatkowy movement Agumonowi, dlatego że Agumon tam będzie mógł użyć. Myślę, że całkiem zgrabnie będzie mógł tam użyć, jeśli tylko się uda. Tego Ogre Flame'a, czy Ogre Flame na tę grupę przeciwników, którzy są tam mega zbici. Nie ma co się oszukiwać, bo są mega zbici. Atak. Czy Aurora, tego przeciwnika nie, ona resista, to może lepiej nie. Tutaj nie, tutaj nie. Tutaj nie damy rady nawet, dobra. Beitamon. Cokolwiek. Sobie mogłem równie dobrze się zatrzymać i po prostu rzucić sobie tarczę dodatkową. Żeby oni nas tutaj tak nie posiekali, ale z drugiej strony myślę, że to nie będzie jakaś wybitnie ciężka bitwa, mimo wszystko. Ile jest przeciwników? To jest 3, 5, 6, 7. Okej, czyli jednego więcej niż nas, powiedzmy. Dobra. Ewolucja. Zwróćcie uwagę, że nie gadam z Takumą w ogóle, z tym Agumonem. Więc dałem sobie radę nawet bez tego ogromnego wsparcia, bo nie ma co się oszukiwać, to wsparcie jest ogromne ze strony Takumy. Ci mają resista, jeden ma resista, drugi ma weak. Dobra. A na razie to tyle, niestety ta tura nam aż tyle nie dała, jakbym chciał. Ale damy sobie radę, myślę. Może move, jakbym tutaj zrobił na plecy w ten sposób. No całkiem, nie ma co się oszukiwać. Ładne obrażonka. Wejdą. I skończę tak w ten sposób turę. Wrócony w tę stronę. Tymczasem tutaj Varudurumon też im na plecy wejdzie. I spróbujmy może dobić Garurumona. To było zdecydowanie nam potrzebne. Ustawmy się w tę stronę, ponieważ nie spodziewałem się, żeby tamten maluch nam próbował wejść tutaj i nas zabić. Żeby nas zabić. Ten ma resista, ten nie ma resista, dobra, zadałem mu więcej po prostu procentowo obrażeń. Więc w to też pójdę. Varudurumon. W sumie cokolwiek. Ten ma tego resista pierdzielonego, no. Temu też nie zadamy za dużo, dobra, to lecimy w tego pana. A jeszcze teamowa, tak, bardzo ładnie. Jeszcze tyle z plusów. Tutaj się spodziewałem, że trochę oberwiemy. No a jednak nie, miss poszedł. W porządku. I wracając do tegoż pana. Atak. W sumie nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby atakować w ten sposób. Jak mu zaatakuję od pleców, też jeszcze niewiele da. To zależy od naszego ustawienia względem tego Digimona, więc zrobimy trochę inaczej. Stawimy się tutaj, to powinno nam dać troszeczkę większe obrażenia. Chyba tak też się stało. Nie wiem, czy rzeczywiście dało nam aż tyle, ale jest to dla mnie wystarczające. A nie, jednak, proszę bardzo, ten maluch się tutaj wrócił, żeby nas zaatakować. Nie, żeby to jakoś ultra dużo zrobiło z perspektywy całej bitwy. Wydaje mi się, że zakończymy tę bitwę, zanim wbije 32 minuta na zegarze. Chyba, że coś się niesamowite... Na zegarze oczywiście mojego OBS-a. Chyba, że coś się nagle niesamowitego stanie i będę w ogromnym szoku. Nagle się okaże, że jakiś dodatkowy przeciwnik wyskoczy, czy coś. To było dosyć interesujące, nie wiem, czym tego chciał. Bo gra nam o tym nie mówi, że tam jest jeszcze jakiś dodatkowy przeciwnik, nie ma jakiegoś takiego... pytajnika, czy dwóch. Dobra, temu wejdziemy na plecy, tego załatwimy od razu, bo on trochę jest tutaj irytujący. Bardzo ładnie. Koniec tury, obrót. W sumie źle się obróciłem, ale nieważne. Nie, że nam to robi jakąś różnicę. Aurora. A zwykły atak? Zwykły atak mu zada za mało. Aurora. Czy robimy on to samo na plecy? Atak, Punish Judgment. Muszę przyznać, że Cherubimon nie jest wcale aż taki mocny, jakbym chciał. Pod kątem przynajmniej jego siły ataku. Bardzo ładnie.
I to jest wszystko. Teraz tam Spinamon wleci i zostaną mu w sumie dwaj przeciwnicy teraz. Stawmy się tutaj. Atak od tyłu. Ten ma weaka na niego, więc... Cyk. No on tej... Znaczy no nawet jak nie przeżyje, to się nic nie staje. No mamy całą piątkę tam na niego. Na tę dwójkę, przepraszam, i tak. W razie wypadku. Nie do końca po co idę Metal Seed Ramonem, bo on tutaj na pewno nic nie zrobi. Ta dwójka będzie miała i Shelmon i... I... O Jezus, jak on się nazywał? Na M jakoś. Jestem głupi, nie pamiętam. Już rzucę okiem jeszcze tylko, żeby sobie przypomnieć. Nie, nie na M, M to miała jego właścicielka, Siakomon. Oba mają prawdopodobnie dużą odporność na wodę, chociażby dlatego, że są małżami. Ale... Znaczy, jeden jest małżem, drugi jest skorupiakiem. I żyje sobie w tej swojej małej muszli, pewnie znalezionej gdzieś. Ale teraz muszę się pospieszyć, bo... Średnio, znaczy średnio, jakoś około 40 sekund. Żeby zakończyć bitwę. Oczywiście żartuję sobie trochę, ale... Mówię, to nie była... Są bitwy, które są cięższe, są bitwy, które są lżejsze. I to jest jedna z tych najlżejszych naprawdę bitew, gdzie... Nie muszę się totalnie martwić o to, co się dzieje. Tylko po prostu muszę przelecieć przez nią. I zdecydowanie usunięcie animacji, czy usunięcie, wyłączenie ich tutaj to był najlepszy pomysł, jaki miałem. Na koniec tury. Jeszcze oczywiście Siakomon musi się wpierdzić, zadać nam krytyka, co całkiem ładnie rzeczywiście zadziałało. Paradoksalnie. Kto dostał tam 126 speków? Ja pierdzielę. Nie wiem kto to był, ale ała. Czy ała, no ogrom speków, pomimo że chyba nikt aż tyle nie zużywa. Dobra, kończymy to. Nie wyrobiłem się, na pewno nie w 32 minuty. Może w 32,5. Zobaczmy, czy teraz sięgnę tamtego? Pewnie jeszcze nie. Nie wydaje mi się, żebym tego Shelmona był mógł. Abym mógł go zaatakować. Niestety tak też jest. Dobra, więc koniec tury. Dobra, Spinamon, dawaj. Dawaj, dobijaj go. Zabrakło mi sekundy. 32 minuty i 31 sekund, żeby te trzy bitwy przejść. Czyli średnio po jakieś, no powiedzmy, 10 minut, 40 sekund, coś tego typu nam wyszło. Tak, dobrze mówię? Nie, 10 minut i 50 sekund na bitwę. Całkiem spoko, ale mówię, chciałbym jeszcze tutaj zawalczyć. Jeszcze 8, 9, 10 zrobić w tym, w następnym odcinku, a potem wrócimy, moi drodzy, do fabuły głównej. Chyba tak będzie najlepiej. Mówię, chcę po prostu trochę nadrobić. W następnym odcinku wrócimy do fabuły głównej, potem znowu może zrobimy drugą fabułę główną i potem wrócimy do Mugen Recollection. Tak będzie chyba najlepiej. Zatem dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie Discorda, zostańcie patronami na Patronite, ryszka, złotówka, jeśli rozwój kanału. Mówię, próbuję się przebić przez to. Tym bardziej, jeśli teraz zrobimy 8, 9, 10 w kolejnym odcinku, to dostaniemy jeszcze dodatkowy przedmiot, więc to tak fajnie zamknie 1/3 jakby i gry, ponieważ jesteśmy w parcie czwartym i zarazem 1/3, jeśli chodzi o Mugen Recollection. Do zobaczenia, do następnego, moi drodzy, i na razie.